Cześć! Z tej strony gra w zero vlog literacki. Dawno nie było u mnie tematów z historii literatury, wracam do nich po roku. I pewnie oglądaliście odcinek G.F. Darwin Mickiewicz versus Słowacki. Jeżeli jesteście ciekawi, jak naprawdę wyglądał konflikt obu naszych wieszczów i co było jego przyczyną, to zapraszam na odcinek. Na wielu stronach internetowych znalazłem taką informację, że przyczyną owego konfliktu, że u podstaw niechęci legło słynne spotkanie poetów u Januszkiewicza. Ale to nie jest prawda. Ten brzemienny w skutkach pojedynek literacki, jeśli tak go można nazwać, to jest apogeum konfliktu. Jego przyczyn należy szukać dużo, dużo wcześniej. Do pierwszego spotkania Słowackiego i Mickiewicza doszło w Wilnie w roku 1822. Istnieje kilka relacji dotyczących tego wydarzenia, może raczej wydarzeń, ale zaznaczyć trzeba, że właśnie to, co się stało, mogło zaważyć na późniejszej niechęci wieszczów do siebie. Mickiewicz bywał wtedy w salonie matki Słowackiego Samueli, która miała drugiego męża, pana Augusta Becki. Ów słynny wileński doktor, słynny dlatego, bo uratował miasto przed zarazą, za co zresztą został odznaczony medalem, szczerze nie cierpiał filomatów, walki narodowo-wyzwoleńczej, poezji romantycznej i romantyków też. Co więcej, często bywał u Nowosilcowa, podobno sobie chciał wyprosić emeryturę, a może też donosił, a zginął od uderzenia pioruna. Czy coś wam to mówi? Oczywiście Becki to doktor zdrajca z dziadów Adama Mickiewicza. Biorąc pod uwagę, że Słowacki kochał swojego ojczyma, no to nie powinno nas dziwić, że po przeczytaniu dramatu chciał wyzwać Mickiewicza na pojedynek. Nie uprzedzajmy jednak faktów. Jest rok 1822, jeszcze nie wieszcz Adam zjawia się w salonie państwa Becki. Jak już wspomniałem, mamy kilka relacji dotyczących tych spotkań, ale dwie będą dla nas tutaj istotne. Według Antoniego Odyńca, 13-letni Słowacki patrzył na Mickiewicza z wyraźną niechęcią. Tam są takie komentarze, że jak małe diablątko, mały Asmodeusz tak się w niego wpatrywał. Ale jest też inna opowieść, późniejsza i też pochodząca od Mickiewicza, że młody Julek miał się rozpłakać z żalu, gdy Becki wyśmiewał przed zgromadzonymi dziady Mickiewicza, a wszyscy się dobrze bawili, poza Mickiewiczem oczywiście. I najprawdopodobniej to właśnie wtedy Samuela pokazała Mickiewiczowi wiersze syna, a co ciekawe, zyskały one aprobatę starego wieszcza. Potem drogi obu panów rozeszły się na wiele lat. Słowacki próbował zainteresować swoją poezją Mickiewicza, ale jego plany spaliły na panewce. Spotkali się ponownie w roku 1832 w Paryżu, czyli to jeszcze było przed tą słynną inbą z dziadami, o której wspominałem, na takim przyjęciu dla polskiej emigracji wyprawionym na cześć urodzin, bodajże urodzin generała Dwernickiego. Przygrywał wszystkim Chopin, więc jak możecie sobie wyobrazić, to stężenie romantyzmu na centymetr sześcienny było tam tak olbrzymie, że poeci nie mieli wyjścia i musieli się pogodzić, czy tego chcieli, czy nie. Podobno bardzo miło ten wieczór spędzili, prawili sobie komplementy i bawili się w improwizacje poetyckie. I właśnie wtedy do Słowackiego dotarła opinia Mickiewicza o jego poezji. Że te wiersze są śliczne, że gmach piękną architekturą stawiony jak kościół, ale w kościele nie ma Boga. No i chyba tylko Bóg raczy wiedzieć, co Mickiewicz miał na myśli, bo uwierzcie mi, ale na temat tego zdania napisano całkiem poważne prace naukowe. Jedni twierdzą, że to była pochwała, inni, że krytyka. Istotne jest jednak to, jak to odebrała polska emigracja, a emigranci uznali to za zjadliwą krytykę. Do tego drukiem ukazała się wspomniana trzecia część dziadów i wściekły Słowacki opuścił Paryż, nosząc w sobie chęć
wyzwania Mickiewicza na pojedynek. Kolejne lata to wzajemne przepychanki wieszczów na łamach prasy emigracyjnej, no i walka literacka. Słowacki był wtedy postrzegany jako taki epigon, taki nędzny naśladowca Mickiewicza, co go strasznie wnerwiało, ale z zachowanych wypowiedzi można się domyślać, że zarówno jeden, jak i drugi poeta cenił sobie twórczość przeciwnika. A te ataki na poezję prowadziły, no nazwijmy rzeczy po imieniu, przydupasy obu panów. I w ten oto sposób dochodzimy do najsłynniejszych spotkań Słowackiego i Mickiewicza, czyli dwóch obiadów u Januszkiewicza, na których doszło do krótkiego pogodzenia się poetów. Prawdopodobnie nawet nie obyło się bez przytulanek. Twórcy wzięli też udział w improwizacji. Jakby ktoś nie wiedział, te improwizacje to jest coś w rodzaju takiej współczesnej hip-hopowej bitwy freestyle'owej. Zgromadzona publiczność ogłosiła remis, albo według innych źródeł wygrał Mickiewicz, ale Słowackiego też doceniono, więc Julek się wyrwał do tego, żeby Mickiewiczowi wręczyć puchar. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie organizator obiadu, który opublikował artykuł, gdzie zacytował niezwykle krytyczną opinię na temat poezji Słowackiego wygłoszoną przez Mickiewicza. Wprawdzie Mickiewicz raczej niczego takiego nie powiedział, ale dementować słów nie miał zamiaru. Wściekły Słowacki najpierw domagał się pojedynku, a kiedy i to pozostało bez odpowiedzi, zaatakował Mickiewicza i jego otoczenie najpierw w prasie, a później w swoim poemacie dygresyjnym Beniowski. Na to z kolei zareagował kumpel Adama, niejaki Stanisław Ropelewski, który wyzwał Juliusza na pojedynek po to, aby w decydującym momencie stchórzyć. I Słowacki był z siebie naprawdę bardzo, bardzo dumny. Do ostatniego starcia doszło w łonie sekty Koła Sprawy Bożej. Czym była organizacja Towieńczyków i co się w jej szeregach wyrabiało, to jest temat na zupełnie inny odcinek. Dość powiedzieć, że kiedy Mickiewicz piastował tam wysoką pozycję, to do organizacji przyjęto Słowackiego. I początkowo wszystko układało się świetnie. Brat Juliusz sam z siebie i publicznie przeprosił brata Adama, ale oczywiście happy endu być nie mogło. Co było ostateczną przyczyną odejścia Słowackiego, trudno powiedzieć, bo niektórzy mówią, że tam Słowacki musiał klękać przed Mickiewiczem, co mu się nie podobało. Ale tak już na 100% Julkowi zabawa w herezję przestała się podobać, kiedy sekta ułożyła wiernopoddańczy list do cara. Oni tam mniej więcej pisali w takim tonie, że ty, carze, jesteś tutaj od Boga zesłany, aby dręczyć Polaków za ich pychę, więc tak, jesteś narzędziem boskim i tak dalej. Słowacki poddał w wątpliwość nieomylność Koła w jednym ze swoich listów. Ale list wyszedł na jaw. Sekta zaczęła obmyślać sobie plan, jak tutaj psychicznie docisnąć niepokornego członka. Planowano zmusić go do publicznego kajania się, do wyznania win, ale Julek Koło opuścił i z wściekłości napisał kilka bardzo złośliwych wierszy, których jednak nie opublikował. Zwracam waszą uwagę na takie mało znane wierszydło Słowackiego pod tytułem Mój Adamito. Jego finał pozwolę sobie odczytać. Dawniej ploteczka szła na kształt zegarka i ciągle twymi wiewała sztandary. Lepsza niż sonet, plotka soneciarska, pełniejsza miodu niż oba puchary. Medale rosły w olbrzymie posągi, kurwy odeskie zmieniały w grafinie. Nie tak to widzisz, Adamitku, nynie, nie tak to nynie, jak było ongi. Dziś jezuityzm jak wąż ciebie łamie. Sam go wskrzesiłeś. Widzisz, mój Adamie. Tak. Było to najprawdopodobniej ostatnie spotkanie obu panów, chociaż gniew zapewne osłabł po obu stronach. Można się tego domyślać z ich wypowiedzi, z ich pozaliterackiej twórczości. To mężczyźni już się nigdy nie spotkali. Mickiewicz nie zjawił się też na pogrzebie Słowackiego, jak się później tłumaczył, podobno zaproszenie otrzymał już za późno.
Jak widzicie, relacje obu panów nie były łatwe. Z jednej strony zaważyły na nich oczywiście pycha, oczywiście ambicje, jakieś samolubstwo, zapatrzenie w siebie, w swoją poezję, w swoją twórczość, przekonanie o misji dziejowej. Ale mam też wrażenie, że wszystko mogłoby wyglądać inaczej, gdyby nie te kółka adoratorów, które obu poetów otaczały. I być może cytat z Beniowskiego, Słowackiego, że dwa na słońcach swych przeciwnych bogi powinien brzmieć dwa na czele stad swoich samce alfa, byłby bardziej prawdziwy. Więc dajcie mi znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. Jeżeli macie jakieś ciekawe informacje, to też się nimi podzielcie. Napiszcie, po czyjej stronie stoicie, bo ja to oczywiście jestem Team Adam, żeby nie było. I co? I to by było już na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Gra w Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu. Może będzie w następnym odcinku małe literackie wyzwanie.